Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób selekcjonować krewetki tak, żeby utrzymać ich jak najlepszy kolor, a być może nawet poprawić ten kolor, ten film jest dla Ciebie. Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time, a dzisiaj porozmawiamy sobie o selekcji, o zasadach selekcji, o sposobie selekcjonowania krewetek i zrobimy to na przykładzie jednego zbiornika z Blue Boltami, z krewetkami o niebieskim wybarwieniu, który jak widzicie nie jest zbiornikiem najwyższej klasy. Jest tutaj dużo krewetek, które ma polecieć i pokażę Wam w praktyce na tym zbiorniku, w jaki sposób będę selekcjonował krewetki i co będę odrzucał. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak staram się poprawić jakość tych krewetek, to oglądajcie do końca, bo zrobię Wam konkretnie przykłady i pokażę cechy, które mi nie pasują w poszczególnych krewetkach. Zanim jednak przejdziemy do omówienia konkretnie krewetek, które z tego zbiornika będą odławiane, podam Wam kilka podstawowych informacji o prowadzeniu selekcji. Dlaczego prowadzimy tę selekcję? Po co to robimy? Jakie z tego tytułu mamy zalety? I co możemy dzięki temu osiągnąć? Krewetki musimy selekcjonować. Praktycznie w chwili obecnej na rynku nie ma dostępnych linii krewetek, które możemy trzymać non-stop, bez żadnych prac selekcyjnych, bez obaw, że nie dojdzie do degradacji kolorystyki, wzoru tych krewetek. Robimy to po pierwsze po to, żeby utrzymać daną linię krewetek w jak najlepszej jakości, ale robimy to też po to, żeby poprawiać genetykę danej linii. Dzięki selekcji jesteśmy w stanie wybierać te cechy, które widzimy sobie gołym okiem, które chcemy zintensyfikować. Dodatkowo to dzięki selekcji też będziemy kontrolować liczebność populacji, ponieważ w trakcie selekcji będziemy, jak sami zresztą zaraz zobaczycie, drastycznie zmniejszać liczebność tej populacji. Także dzięki selekcji, jeżeli widzimy, że z krewetkami dzieje się coś niedobrego, to poprzez odławianie chorych czy wadliwych genetycznie krewetek będziemy zapobiegać powielaniu tej negatywnej cechy w postaci choroby, czyli też odławiamy sobie gorsze, zdrowotnie słabsze krewetki. Druga sprawa, jakie ryzyko nam się rodzi w związku z selekcją? Rodzi się mianowicie takie ryzyko przede wszystkim, że może dojść do zbyt mocnego zawężenia linii genetycznej, które to zawężenie może prowadzić do chorób genetycznych krewetek, takich jak krótki karapaks, powiększona głowa, tak zwany balloon head, czy też osłabienie tych krewetek. I o tym musimy pamiętać i temu też możemy zapobiegać w różny sposób, na przykład prowadząc dwie równoległe linie bazujące na dwóch pulach krewetek, nawet z tego samego zbiornika, tudzież dokładając krewetki źródeł zewnętrznych, ale tu sobie pooglądajcie informacje na moich filmach, bo można sobie popsuć mocno stado. Zasady selekcjonowania podstawowe. Pierwsza rzecz, musimy sobie obrać pewną ideologię, pewien pomysł. Jakie krewetki nam nie pasują, albo jakie krewetki chcemy utrzymać w zbiorniku. Teraz podstawowa rzecz. Nie trzymamy w zbiorniku krewetek z wadami genetycznymi. Nawet jeżeli jest to krewetka najlepiej wyglądająca, zakładając, że jesteście początkujący, ta krewetka i tak musi polecieć. Druga rzecz, restrykcja. Jeżeli macie wątpliwość, czy dana krewetka spełnia, tudzież nie spełnia waszych kryteriów, to przy tej wątpliwości ta krewetka leci ze zbiornika. Kolejna rzecz, pewna proporcja. Czyli staramy się utrzymać w zbiorniku stosunek 5 samic do 1 samca. Jest to spowodowane tym, że jeżeli będziemy mieli dominację ilości samców, to w takiej sytuacji może dochodzić do atakowania samic. Kolejna rzecz, zasada, że selekcję ponawiamy. Czyli co każde kolejne pokolenie robimy to samo i trzymamy się stricte ustaleń, które mieliśmy pierwotnie w tym stadzie. Nie skaczemy z cechami i z pomysłami na dane stado.
No i abstrahując od różnych metod prowadzenia selekcji, ponieważ możecie to robić w ten sposób, że możecie odławiać wybrane krewetki i wrzucać je do nowego zbiornika. Możecie robić w ten sposób, że tak naprawdę odławiać całą młodzież do odrębnego zbiornika, pozostawiać tylko wybrane dorosłe w danym zbiorniku. To w tym filmie i przy tym zbiorniku zastosujemy taką uproszczoną metodę selekcji, czyli polegającą na tym, że odławiamy wszystkie krewetki, które nie pasują nam cechom i staramy się, aby w zbiorniku pozostały samice i samce. No tutaj z uwagi na wiek większości krewetek, które zostaną, będzie to dość niemożliwe, żeby utrzymać na chwilę obecną proporcję samic do samców. To zrobimy na następnym etapie. No i tu, moi drodzy, macie bardzo dobre porównanie, jak wygląda krewetka, którą chcę uzyskać, do krewetek, które będą odławiane. Będziemy starać się możliwie mocno zostawić w zbiorniku krewetki o mocnej, w miarę pełnej niebieskiej pigmentacji, która jest zbudowana na bazie białego koloru, która jest taką chłodną, niebieską pigmentacją. Natomiast wszystkie krewetki, które będą odbiegać od tej pigmentacji, będą jeszcze wpadać w taki ciepły, niebieski, trochę zielonkawy, będziemy starać się tu odłowić. Tu jest dobry przykład krewetki niechcianej, ta pięknie po środku krewetka, widać, że po pierwsze wpada lekko w taką żółtą pigmentację, a po drugie ta pigmentacja jest bardzo nierównomierna, niebieski nie nachodzi na ciało, z kolei po prawej stronie mamy piękną właśnie niebieską krewetkę z pigmentacją opartą na białym. Kolejna krewetka jest to totalnie krewetka, która wyleci. Widzicie, że tego niebieskiego jest mało, aczkolwiek musicie pamiętać jedną rzecz. To krewetkarium ma stosunkowo niskie pH i to niewątpliwie mocno wpływa na pigmentację blueboltów. Tutaj widzicie kolejny obraz, który pokazuje, że tak naprawdę dużo tych krewetek musi polecieć, dużo musimy odłowić, aczkolwiek być może wrzucę wam te krewetki na jakiś zbiornik, który będzie miał wyższe pH i zobaczycie, jak mocno zmieni się ich kolor. Tu po lewej mamy ciekawą, ładną, pięknie wybarwioną krewetkę. No i to jest maluszek, który definitywnie zostaje. Piękna, pełna, niebieska pigmentacja. Kolejny maluszek na tle szeregu krewetek, które wylatują, i drugi, który nam wysuwa się tutaj na prowadzenie. To są krewetki, które będą zostawać, więc mniej więcej łapiecie, w którym kierunku zmierzamy, w którym kierunku chcemy pójść z tym stadem. Znowu ładna samica zasłonięta przez inne krewetki i bardzo dużo niskiej jakości, jakości A tych krewetek Bluebolt, które są do wyłowienia. Kolejna piękna samiczka, tym razem pod mchem, tak zwany D-Pig, w pełni cały wybarwiony, pięknie się nam tutaj prezentuje, skubiąc pokarm HWA. No i kolejny maluszek, który jak najbardziej zostaje. Myślę, że te przykłady, które tutaj macie możliwość zobaczyć, pokazują wam, w jakim kierunku będzie szło to stado. No i to jest klasyk, krewetka do autu, wykazana, ogon fatalnie wybarwiony i ten ogon nam pokazuje, że go nie chcemy. Więc ja zabieram się do roboty i powiem wam, jaki mam pomysł, jak te krewetki, które zostały, rzucą mi kolejne młode, zobaczymy, na ile zmieni się proporcja dobrych do słabych krewetek, więc nagram wam za jakieś 2-3 miesiące kolejny film, jak te młode trochę podrosną, tu wszystko ładnie pójdzie i zobaczymy, co nam ta praca przyniosła. To jest, słuchajcie, zbiornik już po przeprowadzonej selekcji. Jak widzicie, krytycznie mniej krewetek, dużo, dużo mniej tych krewetek w zbiorniku jest przy jedzeniu i niestety na tym polega selekcja. Tego musicie się nauczyć w krewetkach, jeżeli chcecie osiągać fajne, przyjemne skutki i rezultaty. Musicie się niestety nauczyć tego, że zazwyczaj 80-90 krewetek będzie w trakcie selekcji lecieć. Zresztą zaraz wam pokażę, ile tych krewetek z tego zbiornika poleciało. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Zobaczcie,
Zobaczcie, to wszystko wyleciało z tego zbiornika. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to wrzucam Wam inny ciekawy film o tym, jak zrobić fantastyczne jedzenie dla tych krewetek. I pamiętajcie, keep on shrimp.